Rejonowy Sąd Wojskowy na sesji wyjazdowej uznaje Matejskiego Stefana, syna Bolesława, winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 15 lat pozbawienia wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy on wrócił? Wrócił. No i co? Ja muszę z nim porozmawiać. Lenka, daj mu spokój. Dopiero co przyjechał. U matki byłaś? Czy on się bardzo zmienił? Raczej nie. Proszę pani, gdyby Stefan czegoś potrzebował... Dziękuję ci, Lenka, ale nie wiem, czy Stefan zechce. Zwariujesz, chłopaku, od tego czytania. Poszedłbyś gdzieś do ludzi. Nie można tak siedzieć w samotności. Ja już nie siedzę, ciociu. Rejonowy Sąd Wojskowy na sesji wyjazdowej uznaje Matejskiego Stefana, syna Bolesława, winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 15 lat pozbawienia wolności. Ciocia weźmie.
Schowaj sobie, Stefek. Kupisz sobie za to parę rzeczy. Niech ciocia weźmie. Po cholerę takie radio z jedną stacją. We wszystkich mieszkaniach są te kołchoźniki. Wszędzie pozakładali. Z cholery można dostać, no. Nerwowy się zrobiłeś. Ja? Tak mi się wydaje. A wiesz, chcieli zabrać mieszkanie po śmierci ojca. Twoje siostry poszły na swoje, ja zostałam sama. Gdyby nie Roman, to by zabrali. Teraz to twoje mieszkanie. Baśka tu była, jak spałeś. Tak? No i co u niej? Bardzo dobrze, nie musi pracować. A wiesz, przyniosła trochę rzeczy od Romana. W bardzo dobrym stanie. O, obejrzyj. Poszedłbyś kiedyś do nich, Stefek. Twego szwagra wszyscy chwalą. To? No słyszę przecież. Nie wie ciocia co z Mikim? Jakim Mikim? Szochowskim. Szochowskim? Licho go wie. Najpierw nie było go tyle lat. Wszyscy myśleli, że nie żyje. A potem nagle się pokazał. No i siedział cały czas w domu, jak ty teraz. Dziwny jakiś. Dziwny? No, podobno gdzieś wyjechał. Nie wiadomo, gdzie, różnie mówią. No i co, w ogóle się tu nie pokazuje? Nie. Coś chyba z nim nie tak. To przecież nie był głupi chłopak. Tak. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Zastałem Mikiego. Nie. Nie ma go w ogóle? Nie ma. A gdzie wyjechał? Nie wiem. Nie zna pani jego adresu? Nie mam pojęcia. Ale poznaje mnie pani. Poznaje. I co, nie wie pani, gdzie jest Miki? Nie. Stefan. Stefan! Stefan. Mieszkasz tu jeszcze? Nie. No przychodzę tutaj, bo chciałam cię spotkać. Ja ci muszę z tobą porozmawiać. Ale o czym? Jak to o czym? Przecież muszę ci pewne rzeczy wyjaśnić. Nie ma potrzeby. Jest potrzeba, tego nie można tak zostawić. Przecież nie możemy się tak rozstać. Ja wiem, że masz do mnie żal, ale... Przeszłość. Trzymaj się, Lenka. Nie wiesz, co z Mikim? Z Mikim? Tak się rozstaniemy? A jak? Proszę, tu jest moja legitymacja partyjna. Odznaczenia. Zostałem zrehabilitowany. Wszystko jest tak, jak było. No tak, w porządku. Przeniesiemy was do rezerwy. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Cześć. Mówimy się kiedy indziej. Czołem.
Dzień dobry panu. Słucham? Chciałem się dowiedzieć, gdzie są teraz ci ludzie, co tu mieszkali. Bo ja wiem. Nie wiem. No przecież tu była wieś. Źle pan pokazuje. Wieś była, ale 3 metry wyżej. Tak jak miał być zalew. Pan mówi miał być, to znaczy nie będzie? Nie, nie będzie. Plajta. To co wy tu robicie? Co robimy? No. Piasek. Kopiemy dla budownictwa. Gdzie syn łazi? A czy ja mogę wiedzieć, panie poruczniku, gdzie syn łazi? W lesie siedzi, tak? Panie poruczniku, prędzej bym się śmierci spodziewał. A broń, gdzie masz broń? Nie mam żadnej broni, Bóg mi świadkiem. Dobrze, to będziemy szukać. Rozbierać stodołę. Stefan, nie wtrącaj się, jeśli zabierz te baby. Stodołę rozbierać! Dajcie spokój, tyżem wojsku służył, kapral jestem. Błagam was. Do domu, baby, no, rozejść się. No, rozejść się. Tak, no, gdzie masz broń? Nie mam. Wyżej. Uwaga, chłopaki! Za chwilę zawali się stroc! No i co, panie Kreślewicz? Będziesz pan tym orał? Czy to udajesz, czy pewnych spraw nie rozumiesz? Jakich na przykład? Ja ci już mówiłem parę razy, jaka powinna być władza ludowa. Ale do władzy ludowej to ty mnie nie musisz agitować. Ale ja cię do niczego nie agituję. Chciałem ci tylko powiedzieć, że powinna być mądra i sprawiedliwa. Te twoje teorie. Sojuszu z biedniakami i średniakami. A Kreślewicz co? Jest biedniakiem, a trzymał bandycki bunkier. Słuchaj, chłopie. To jest wyjątek. Ale większość z nich jest za nami. Być może. Oni będą z nami, jak my będziemy silni. Dzień dobry. Tutaj będzie kwatera dowódcy kompanii. Co uczyć wyznaczył? Z Uciakowa. Wpuść się, porusznika. Przepraszam. Panie poruczniku, pan zaczeka, zaraz będzie jajecznica. Dawaj. Aha, Chorąży Juszczak kazał mi kupić trochę kolorowej bibułki. Bibułki? Tak, i jakieś wstążki do dekoracji.
bibułki. Dobra. Zaraz, zaraz. Kobity złazić. Zwalniasz je? Tak, zwalniam. Wszystkie baby z wozu. No! Tylko starego bierzecie. Ty za dużo filozofujesz, Gienek. Tak? A ty za dużo upraszczasz. Powinieneś od razu wziąć chłopów i powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy. A co to ja jestem polityczny? Nie mam gadanego. No, to ty ich lejesz po mordzie, a ja mam im to tłumaczyć. Od tego jesteś. Ejść! Obywatelu poruczniku, melduję, że kwatera dla obywatela chorążego przygotowana. Mogę zabrać rzeczy? Zabierzcie. Sama? Sama jestem. A gdzie matka i siostra uciekły? Poszły do wujka, do Bukowca. Do wujka poszły. Niech ci będzie. Ty masz Stefa na imię? Stefa. To by się zgadzało. No chodź, chciałem z tobą pogadać. Siadaj. O różnych sprawach chciałem z tobą pogadać, Stefa. Dlaczego powiedziałaś, gdzie jest broń? Co? Nie bój się, nikt ci nie dowie o tym. Masz chłopaka w lesie? Ja nie, siostra ma. Taki jeden porucznik. Mają się żenić. Pan myśli, że ja kłamię? A ty nikogo nie masz? Nie, ja nie mam nikogo. I nikt za ciebie nie przychodzi? Nie. Przecież cała wieś wie, że tu przyłażą. Czego kłamiesz, co? Ilu było? Przychodzili. Tak, przychodzili. Nie wiedziałam, że ojciec broń chowa. Przypadkiem odkryłam. Co miałam robić? A teraz wy przychodzicie, szperacie wszędzie. Tak, powiedziałam, gdzie jest broń, żebyście zostawili nas w spokoju. Chciałam ojca ratować. Wyście go zabrali. Co miałam robić? Jestem Zygmunt Kopeć. Starszy sierżant Kopeć. Chyba was powiadomili. Starszy referent Urzędu Wojewódzkiego. Siadaj. A co tu u was? Jesteśmy dopiero parę dni. Ty też miałeś być wcześniej. A tak jakoś wyszło. Ale przecież sobie radzicie. Nie mam danych. Cisnę chłopów na oślep. Szukam po zagrodach. Słusznie. Broń jest jeszcze u Kani i u Jagieły. Tak? To dlaczego teraz się o tym dowiaduję? Ty, a wiesz na pewno? Tak coś czuję. Napijesz się? Za co masz krzyż walecznych? To wiesz, że mama, nie wiesz za co. Za obronę mostu. To co się pytasz? Chciałem się dowiedzieć, co mi odpowiesz. Widzisz, wy liniowcy uważacie się za coś lepszego. Może słusznie, może nie. Mówię ci, ze mną szybciej dobierzesz się do wichury. I mniej ludzi zginie.
Jak długo chcesz tu zostać? Jutro się zobaczy. Zjesz coś? A masz? Jak ty masz na imię? Zygmunt. Powiedz mi, Zygmunt, co będziesz robił potem, jak to się wszystko skończy? Nie wiem. Pewnie wrócę do domu. Masz żonę? Mam. To są zapałki. Rzuć mi. Łap. A dzieci masz? Mam. Dziewczynkę i chłopaka. W Rosji są u matki. Czasami brak mi. Dawno je widziałeś? Daj spokój, śpimy już. Powiedz mi, Zygmunt, jak to jest, że czasami... Śpij! Dobrze, Rafał. Nie daj robić z siebie balona. Co trafisz? Powiedz mi, czy ty się ich boisz, co? Zobaczysz, że to się ma tobie odbywa. Ale przecież to nie tak łatwo. Co on? Wszystko jutro. Na pewno. Dokładnie wiesz. Do niego. Tak, na pewno. Tylko wiesz, trzeba postrzegać. Obstawcie mnie. Co? Mi pasuje? Idę do niego. Można się przysiąść? Daj no, szanowny, ale nie. No gdzie? Dawaj, dawaj. Ma pan może zapałki? Nie, twoje. O, proszę. Zapali pan. Nie, dziękuję. Pan porucznik. Nie poznajesz mnie, co? No. Żmijewski. Polek. Bić mnie kazałeś, łobuzie. Pamiętasz? Stój! Padnij! Padnij! Jak się nazywasz? Żmijewski, Polek. A gdzie mieszkasz? Tutaj. To gdzie byłeś? W lesie byłem. Niki obejrzeć. Słuchaj, no mów prawdę, bo to się źle skończy. Gdzie byłeś? Jak Boga kocham, byłem w lesie. Niki obejrzeć. Dobra, dobra, będziesz tak gadał i gadał, a tam ci nie prysną. Kaszmarek! Jest! Daj mu na rozpęd. Czekaj, Stefan. Nie wtrącaj się. Słuchaj, no ludzie powiedzą, że się znęcamy nad niewinnym. A skąd wiesz, że niewinny? A skąd wiesz, że winny? Słuchajcie, no chorąży. Ja tu dowodzę. Ja tu dowodzę. Jak nie wiesz, to sobie przeczytaj regulamin. Zrozumiano! Ile, obywatelu poruczniku? Aż zacznie gadać. Gdzie byłeś? W lesie byłem mleki obejrzeć. Gdzie byłeś? Jak Boga kocham, panie, prawdę mówię. Powiem, panie, powiem. Bić mnie kazałeś. Nie chcesz pamiętać. Co? Ilu żeś załatwił? No, ilu? A z Dziśka Kręźlewicza pamiętasz? Po coś tu przyjechał? No? No? Olu. Pisiokę poproszę. Olu. Olu.
Rękami do góry! To jest szpicel bezpieki, Zygmunt Kopeć. Tacy jak on muszą ponieść karę. Skazuję go na chłostę. 100 uderzeń wyciorem. Zaczynaj. Stój. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. Licz, gnojku. Licz! Mówiłem licz. Ty licz. No. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści. Mogliśmy ich jeszcze pogonić. Dawajcie pana hrabiego. No dawaj, bo trzeba się. Dawaj go tu. Kaczmarek, rozwalić go. Rozkaz! Jestem jeńcem. Jesteś mordercą, wydra. A ty? Panie prośniku! Pilnujcie ich dobrze.
Nie, ludzie... Ludzie wiedzieli. Zawiadomili. Dobra, chłopie. Ja wam ruski miesiąc wyprawię, jak się zabawa nie uda. Zabierasz tę wódkę na razie. Panie Chorąży, ale z tą gorzałką... Idziemy na razie zabierać. To bardzo dobry pomysł tą zabawą był. A? Pewny jesteś? Oczywiście. Powinniśmy od początku z ludźmi gadać. Wiesz, dlaczego nikogo tutaj nie ma? Nie, w porządku, w porządku. Tylko uważaj, żeby ci się żołnierze nie spili. Nie martw się, znasz swoich chłopców. Ty to wymyśliłeś i ty jesteś za wszystko odpowiedzialny. No co jest, chłopy? Czemuście córek na zabawę nie puścili? Nie podoba wam się, tak? Tylko tak siedzicie i zmawiacie się. No, tam zmawiamy się. Tak sobie gadamy. Zmawiacie się, zmawiacie. O tym, że Kręźlewicz ma broń, też każdy wiedział. My tam nikomu w komin nie zaglądamy. Nie zaglądacie. To zaglądajcie. No zaglądajcie. Wystarczy, że pan porucznik zagląda. Bo pan porucznik jeszcze się pewnie nie nawojował. Zaraz, zaraz. Ile pan ma lat? Właśnie. Ile masz lat? No. Bohaterze. Czy to ważne? No nie, nie ważne. Ale tak sobie myślę, że w młodych to zawsze orzą, a starzy mają z tego korzyść. O. Na przykład u nas w Legionach był taki jeden młody porucznik, też taki jak pan. Dzielny był, odważny, medale miał, a po wojnie co? Bezrobotny. Teraz będzie inaczej. Ach, pożywią, pasmatrym. Jesteście przeciw, tak? Zaraz przeciw. No tak sobie gadamy. My jesteśmy naród ciemny, na polityce się nie znamy. Robimy swoje. O co? Słuchaj, Stefa, powiedz matce tej siostrze, żeby tu wróciły. Tak będzie lepiej dla nich. Poważnie mówię. No dobrze, ale musiałabym do Bukowca. No, to pójdziesz do Bukowca. Tak, dobrze. Panie poruczniku, pan jest z miasta. Tak. A z jakiego? Z Warszawy. Dobrze, a ja mogłabym do miasta? Zaraz. A po co chcesz tam jechać? Ile potrzeba na bilet do Warszawy? Nie wiem, ale co byś tam robiła? Ja nie chcę tu być. Czy może mi pan pomóc? Pomóc? Ale ja poważnie. Ja też poważnie. A co ja mogę zrobić? Przecież pan wie, że ojca wywieźli do Warszawy. No. Pomoże mi pan? Może mógłbym. Niech się pan nie gniewa. Wanda! Schowaj się. Wanda! Ręce do góry. Siadaj. Kwadrat. Miki. Kwadrat, jak w Boga kocha. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Byłeś w powstaniu. Żoliborz, bracie. Potem Kampinos. A teraz? Co, nie widzisz? Dawno byłeś w domu? 10 dni temu. I co moi? Jedź i zobacz. Ba.
bandy cię zawlokło, co? No, tylko nie do bandy. Kolega porucznika Wydry. Wydra nie jest od nas. Zszedłeś na psy, Miki. Albo ty. Widzę, że masz mój pas. Kupiłem od Danka. Powinienem dać ci popysku. Wiedziałeś, że go Dankowi nie dałem, co? Skąd miałem wiedzieć? Dobra, idziemy. Gdzie? Jak to gdzie? Do urzędu. Tak jesteś. Dobra. Dobra, taki mam obowiązek. Płatny pachołek, co? Zapominasz, z kim rozmawiasz, Miki. Tylko tyle umiesz. Wystarczy. Załatwię was tak, że wióry polecą. Na kant możesz nam skoczyć, wichura jest silny. Do kogo? Do kogo? Nacharatałem mu ludzi i jeszcze nacharatam. A porucznika Mikiego na dupie mu prawie złapałem. Idziemy. O. Stefa, wyjdź. No wyjdź stąd. Chcę ci dać szansę. Mów, gdzie jest wichura? Szukaj go, szukaj, szukaj. A nie, ja znajdę go, ale chciałem ci dać szansę, palancie. Szansę, tak? I co dalej? No, wezmę to pod uwagę. Co dalej? Jak nie masz zbyt wiele na sumieniu... A jak mam? To będzie okoliczność łagodząca. Co łagodząca? No wyrok łagodząca, idioto! Jaki wyrok? Wyrok za to, że byłeś w bandzie. To ty jesteś w bandzie! Miki. Przecież ty... Ty chyba nie zwariowałeś u tego wichury. Daję ci 3 dni czasu. O tej samej porze, w lesie, tu za chałupą. Panie poruczniku. Co jest, Zacharu? Sprawa jest delikatna. Co mów? Chorążyuszczak wypytuje pana porucznika. Kogo wypytuje? No mnie pyta, gdzie obywatel porucznik chodzi wieczorami. Co mu powiedziałeś? Powiedziałem, że nie jestem majowym stróżem. No, to dobrze mu powiedziałeś. Sam jesteś? Boisz się? Strzelę i będziesz miał tu całą kompanię na karku. Namyśliłeś się? Nie mam o czym gadać, kwadrat. Miki, ja nie mogę tu godzinami łazić za tobą po krzakach. Jak przyjdzie do rozwalenia bandy, a przyjdzie, to co ja mam powiedzieć żołnierzom? Do Mikiego nie strzelajcie, to mój kolega, urodziliśmy się w jednej kamienicy. Danek też tam mieszkał. Grzebałem go z opaską AK. Pamiętaj, kruka policz. Chowaliśmy go na starówce z Majką. Pamiętasz? To co, mam ich teraz zdradzić, towarzyszu Madejski? Dolić jeszcze tego, któregoście zatłukli wyciorem. No. To mamy za sobą różnych umarłych. Stefa?
Stefa! Pan nie śpi, panie poruczniku? W pół do szóstej jeszcze nie było pobudki. Bardzo ważny radiogram. Przed chwilą dostaliśmy. W imieniu własnym i kompanii gratuluję, panie poruczniku. Wszyscy uważamy, że się panu ten awans należał. Vox populi, vox dei. Co? Vox populi, vox dei. To po łacinie. A co ty się na księdza uczysz? Nie, a dlaczego? Czy mogę przeszyć gwiazdki? Pamiętasz kopcia? Tego, co go wydra skatował. Zmarł w szpitalu. I będziesz to teraz ubierał w ideologię, tak? Zastanów się, co mówisz. Wynoś się stąd! Panie poruczniku, niech pan siada. Uczeszę pana. Cześć. Cześć, Lolek. Cześć, Stefan. Dzień dobry, pani. To ja już sobie pójdę. Przywiozłem ci coś. To od kapitana. A co, on teraz co wino pije? Trafiejne, cała piwnica. Masz tu coś ode mnie ekstra. A, Zacharuk mi już wykombinował, zobacz. No ale oblać można. Pewnie. Zatrzymaj sobie na przyszłość. Starczą ci aż do kapitana. Lolek, masz do mnie żal? O to, że twoja kompania została podporządkowana mojej, a nie odwrotnie na przykład, co? O co mam mieć żal? Taki jest rozkaz batalionu. Przyniosłam zakąskę. To ja sobie pójdę. Gospodyni? Twoja? Tak. Właśnie. Zobacz, tu jest ta droga w lesie. Tu mniej więcej jest leśniczówka. Oni muszą być tu. Rozumiesz? Nie wiem, to ty mapy nie masz? Nie, mam, inny kwadrat mam. Oj, Stefan, Stefan. Cześć. Czołem. Chodź, pokaż mi to. Cześć, czołem. Pokaż mi na mapie. No popatrz, tu to jest to miejsce. Tu jest ta droga, tu jest leśniczówka. Tutaj są oni. O, teraz przed świtem trzeba zająć tę pozycję. Czekaj, ale my tutaj przejdziemy przez ta bagna? Rozumiesz, Lolek. No. Przed świtem trzeba zająć tę pozycję, a potem mogę stanąć tutaj. No ale co z tym bagnem? Z bagnem? Tutaj, bracie, to sprawa jest prosta. Tam są niemieckie miny, oni o tym wiedzą i tamtędy nie pójdą. Madejski! Madejski! Co jest? Co jest, Zacharuk? To nie Zacharuk. Ubierajcie się. Zacharuk, zapałki. Porucznik Wachowiak ma do was jakąś sprawę. Będziecie musieli pojechać z nami, kolego. Dowództwo kompanii obejmie chorąży Juszczak. Juszczak? A dlaczego, obywatelu kapitanie? Przecież plan akcji jest przygotowany, a Juszczak jest oficerem politycznym. Dowództwo kompanii obejmie Juszczak! Tak jest.
stało? Pas. Idziemy. Od kiedy współpracowaliście z bandą Wichury? Słyszeliście pytanie? Od kiedy współpracowaliście z bandą Wichury? Nie współpracowałem z żadną bandą. Mamy na to niezbite dowody. To po jaką cholerę mnie pytacie? Przyznanie się do winy łagodzi karę. To dla waszego dobra. Nie bądźcie tacy dobrzy. Dlaczego odmawiacie zeznań, Madejski? Nie odmawiam zeznań. Ale nie przyznaję się do niepopełnionych przestępstw. Wiemy o was dostatecznie dużo, żeby wasze akta odesłać do sądu. Ale chodzi nam nie tylko o to. Chcemy wam dać szansę. Szansę. Przyznajecie się do współpracy z bandą Wichury? Nie współpracowałem z nimi. Wiecie o tym tak samo dobrze jak ja. Mamy dowody. No to odpieprzcie się ode mnie. Takim tonem, Madejski, nic nie wskurasz. Nie podskakuj. Panie majorze, gdy ja zostałem aresztowany, miałem dokładnie opracowany plan rozbicia bandy Wichury. Może pan spytać o to mojego przełożonego kapitana Czerwińskiego. Może pan spytać o to Lewkowicza. Może pan spytać dowódców plutonów. Chorążego Juszczaka możecie spytać. Spytamy. Spytamy. Ale teraz pytamy was. Ja mówię, że nie współpracowałem z bandą. Jak ja mam was przekonać? Ich spytajcie. Porozmawiajmy spokojnie. Zawalicie? Obywatelu majorze. Tak. 3 dni nie mam papierosów, a pieniądze mam w depozycie. A mówiliście o tym Wachowiakowi? Nie. Wy, Madejski, nie macie do nikogo zaufania. To źle. No, napiszcie upoważnienie na zakup papierosów z waszych pieniędzy. Na razie weźcie te. Odbiorą mi na dole. Nie, nie bójcie się. Życiorys. Boga. Nie dyskutować. Urodziłem się 25 kwietnia 1926 roku w Warszawie. W 1942 roku skończyłem szkołę powszechną. W tym samym roku zginęła od bomby moja matka. Od jakiej bomby? Nie wiem od jakiej. Jechała tramwajem, nie mogła wysiąść. Uderzyła bomba, zawieźli ją do Przemienia Pańskiego. Do czego ją zawieźli? Szpital tak się nazywa. Tego samego dnia umarła. A ja zgłosiłem się do Arbeitsamtum. Po co? Wszyscy się wtedy musieli zgłaszać. Ojciec nie chciał, żeby mnie zawieźli na roboty do Niemiec. Załatwił mi pracę na pelcowiźnie w parowozowni. Tak. Pracowałem tam aż do wyzwolenia Pragi. No i co dalej? W 1945 wstąpiłem na ochotnika do wojska, a resztę znacie. Nie, nie znamy. Zostałem awansowany na porucznika. W 1944 zapisałem się do ZWM-u, na początku 1945 do PPR-u. Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego wstąpiliście do partii? Nie wiecie. Dowiemy się. No więc jak, Madejski? Porozmawiamy? Nie przyznaję się do zarzucanych mi przestępstw. No jak chcecie. Jak chcecie. Żebyście nie żałowali. Nie będę odpowiadał na żadne pytania. Żądam widzenia z prokuratorem. O widzeniu z prokuratorem ja decyduję. Z czego się śmiejesz? Ty wiesz, że jestem kawalerem Krzyża Walecznych? Kołku. Radzę ci. Nie ubliżaj mi. I także jestem oficerem. Byłeś! Nagradzany, odznaczony.
Zresztą, coś mi tu nie pasuje. Jaki miałby w tym cel? I co proponujecie? Umorzyć śledztwo w tej sprawie. Umorzyć? Chcecie umorzyć? Tak się zastanawiam, poruczniku. Czy wy jesteście gówniarz, czy idiota? Batalmajorze, milczeć! Jesteście gówniarz, poruczniku. Miałem was zawsze, Wachowiak, za zdolnego oficera śledczego. Czyżbym się mylił? Proszę siadać. Piszcie życiorys. Data. Znasz Szochowskiego Mieczysława pseudonimiki? Znałem, ale dawno go nie widziałem. Nawet nie wiem, czy żyje. Żyje, żyje. Cieszy się dobrym zdrowiem. Nie pieprz, widziałeś go. Kogo? Szochowskiego? Madejski początkowo rozbroił mnie, ale potem broń oddał i puścił wolno, mówiąc, że mogę mu się przydać. Co ty na to? To się zgadza tylko częściowo. Spotkałem Szachowskiego. Czekaj, czekaj, powoli, powoli. No dawaj. Prawdą jest, że spotkałem Mietka. Spotkałem Mietka, to znaczy Szachowskiego. Puściłem go wolno, ale nie było mowy o tym, że może mi się na coś przydać. Podpiszesz to? Tak, podpiszę. Ci dali, w którym miejscu? Przy Wilczej, na drugim piętrze. No i co, zadowolony dość duże, jesteś? Słoneczne z łazienką. Tak. O tym, że oskarżony kontaktował się z bandą, dowiedziałem się przypadkowo. Od Felicji Żółciak, gospodyni kwatery, w której mieszkał oskarżony. Uważałem za swój obowiązek zameldować o tym. Niedopuszczalne jest, aby oficer popełnił zdradę. Świadek jest wolny. Świadek Lewkowicz.
Co świadek wie o znęcaniu się oskarżonego nad zatrzymanymi? Czy mogę o coś zapytać? Proszę. O co właściwie oskarżony jest Madejski? Czy o współpracę z bandą, czy o znęcanie się nad przesłuchiwanymi? Proszę nie zadawać naiwnych pytań. Mówić na temat. Na temat. Nie mam nic więcej do powiedzenia, Wysoki Sądzie. Rejonowy Sąd Wojskowy na sesji wyjazdowej uznaje Madejskiego Stefana, syna Bolesława, winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 15 lat pozbawienia wolności, degradację do stopnia szeregowca i pozbawienia publicznych praw honorowych na przeciąg lat 5. Uzasadnienie. W toku przewodu sądowego na podstawie dowodów ustalono, że oskarżony w bliżej nieokreślonym czasie współpracował z bandą reakcyjnego podziemia. Cześć, kwadrat! Globus! Byku, stary. No, jesteś. Ja jestem. Cholera, starzy dopiero mi teraz powiedzieli, że jesteś. Stefan, myślałem o tobie. Potrzebny jesteś. Ja? Stary, na wagę złota. Byłbyś sekretarzem. Teraz są potrzebni nowi ludzie. Najlepiej tacy jak ty. Czekaj, dam ale ci... Ale ja nic nie umiem. Nie martw się, przeszkolimy cię. Potem, teraz na razie na to nie ma czasu. Słuchaj, dam ci numer. To jest do roboty. A to jest do domu. Cieszę się, byku. Zadzwoń, co Stefan? No, trzymaj się. Chwileczkę, panie Madejski. Czego chcesz? Jestem mężem Lenki. No i co z tego? Za często tu przyłazi. A co mnie to obchodzi? Zabierę swojego zięcia. Jak pani powie, jak mnie jeszcze raz zaczepi, to zabiję. Popatrz, tam przetłumaczyli mu ostatnio. Liczą się z nim. Kto? Władza. Jaka władza? No obecna. A ten, a przedtem? Co przedtem? Dobrze wyglądasz. Pewnie nie ma dla ciebie czasu, zajęty jest, co? No jest po prostu zalatany. Sam widzisz, redakcja, zebrania. Ale to dobry chłopak. O, to na pewno on. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Co jest? Jesteś Stefan? Stefan! Strasznie się cieszę. Cześć. Cześć. Świetnie wyglądasz. Grażynko. Mój szwagier Stefan.
Koleżanka z redakcji. Amadejski. Daj kwiatki bohaterowi. A co za idiotę robisz? Nie wygłupiaj się. Doradko. Może to do wody, tak. Grażyna, chodź. No, malutka. Napijesz się nalewki? Aha, tam jest. Chodź. Plac przed Pałacem Kultury to największy plac de Villa w Europie. Wydawało się, że nie ma takiej manifestacji, która byłaby go w stanie zapełnić. A oto teraz, godzina po godzinie, gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa, Warszawa. No to co? Godzina trzecia po południu. Ku trybunie honorowej idą członkowie nowego kierownictwa partii. Pękają wszystkie kordony. Tłum ciasno oblega trybunę. To się musiało tak skończyć, Stefan. A teraz najważniejszym zadaniem jest oczyszczenie atmosfery w partii i w kraju. Wszystko, co złe, trzeba zdecydowanie odrzucić. Muszę ci powiedzieć, że uczciwa ideologia rozwija się i udoskonala tylko w ogniu krytyki społecznej. Co jest z Mikim? Z Mietkiem Szychowskim? Tak. Widziałam go niedawno. Przynieś wina. Siadaj. Z nim nie jest wszystko w porządku. Dlaczego? Jego grupę rozbili, a on przeżył. A co, miał nie przeżyć? Nie. Nie o tym mówię. Ostatecznie było wielu ludzi, którzy nie mogli wytrzymać. Ty uważasz, że... Nic nie uważam. Nie od mnie za słówka. Powiedziałem tylko, że zdarzały się takie wypadki. Siedzę dość głęboko w robocie politycznej. Powiem ci, że to nabrzmiewało latami. Wypadki w Poznaniu, rola bezpieki. Socjalizmu nie da się budować przy pomocy wyświechtanych frazesów. Szantażu i bicia w mordę. Jak myślisz, kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Przecież nie ja. Nie, ty na pewno nie. Ty oczywiście nie. Więc kto? No między innymi i ty. Stefan, zrozum. Przecież ja wam nie kazałem bić ludzi po pysku. Oczywiście. Oczywiście. To dlaczego nie przyjechałeś wtedy do mnie? Nie pouczyłeś, jak się robi rewolucję w zgodzie z ideologią, co? Łatwo jest siedzieć za biurkiem i dorabiać gotowe treści. A powiedz mi, co ty robiłeś w tamtych czasach? No pokaż, co pisałeś! Wy nie potraficie rozmawiać na inny temat? Ty albo jesteś głupi, albo udajesz głupiego. A wracając do tematu... Nie będzie żadnego tematu. Siadaj, Stefan. Proszę. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. A ty co teraz będziesz robił? Daj kieliszek. Nie wiem, rozglądam się. Mógłbym ci pomóc. Ostatecznie coś znaczy. Nie, dziękuję, dam sobie radę. Pójdę do pracy. Gdzie? Czy to nie wszystko jedno? Będę robotnikiem. Ojciec był robotnikiem, ja też będę robotnikiem. Robotnikiem? Tak. Powinieneś... Przecież byłeś oficerem. No i co z tego? Powinieneś być oficerem i teraz w cywilu. Dziękuję, beze mnie ja swoje zrobiłem. Trudno się z tobą rozmawia, Stefan. Dlaczego trudno? Przecież powinien być szczęśliwy, że masz szwagra robotnika. Że tacy jak ja będą gospodarzami tego kraju, nie? To demagogia. Co demagogia, że robotnicy są gospodarzami tego kraju, to demagogia... Nie gadaj głupstw, wiesz, o co mi chodzi. Stałeś się cyniczny, Stefan. Rejonowy Sąd Wojskowy na sesji wyjazdowej uznaje Matejskiego Stefana, syna Bolesława, winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 15 lat pozbawienia wolności. Przepraszam, szukam Juszczaka! Za halą! Na to lodę!
Rejonowy Sąd Wojskowy na sesji wyjazdowej uznaje Matejskiego Stefana, syna Bolesława, winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 15 lat pozbawienia wolności. Czego chcesz? Przyszedłem tu pracować. Ty co, znowu jesteś sekretarzem? Znowu ludzi pouczasz. To znaczy, przyszedłeś się mścić? Nie. Chciałem, żebyś mi wytłumaczył parę spraw. Politruku. No, widzisz, ja tu pracuję. Jak... Pracujesz, oczywiście, że pracujesz. Masz efekty, dekorujesz. Słuchaj, ale o co ci chodzi? Dali ci chociaż gwiazdkę za tamto. Ja się nie muszę z niczego tłumaczyć. Przyszedłem tutaj po to, żeby ci dać w mordę. Ale jak się na ciebie patrzę, to mi ręki szkoda. Kapusiu. Chciałem tylko zobaczyć, jak wyglądasz. Ja na pierwszym zebraniu wstanę i powiem, że przez ciebie przekiblowałem 10 lat. Ludzie powinni wiedzieć, z kim pracują, nie? Nie zrobisz tego. Tak. Co się stało? Mnie chce ciocia przeczyta. On. No na mnie chce karierę zrobić. Na mnie się chce wywindować. Kto? Zachwiana wiara w socjalizm. Żałuję młodzieńczych lat. Przecież ja takiego czegoś nigdy nie mówiłem! Stefek. No co za idiotyzmy tu napisał? Stefek, o co chodzi? Romuś powypisał jakieś bzdury normalnie. Boże, żeby znowu nie było jakiego nieszczęścia. No to nieszczęścia. Mordę mu skuje i tak to się skończy. Stefek, daj spokój. Przecie to rodzina. Rodzina, niestety. Co aktualne? Nie radę nic. Dlaczego tak siedzisz? Co, nie dbają o ciebie? Siadaj, siadaj. Towarzyszko Krystyno, dwie duże kawy, proszę, i dwa małe kieliszki. No ja tam u ciebie, no. Urządziłeś się jakoś? Przyszedłem do ciebie. Widzę. W czym mogę ci pomóc? Wkurza mnie to wszystko, Globus. No powiedz. Tak miało być? O to chodziło? No widzisz, no... Słabość ludzkich charakterów. Poza tym nie wszyscy są na właściwych stanowiskach. Wiesz, no nie wszystko zostało jeszcze... wymiecione. Co my możemy? Ciężko. Czytałeś ten artykuł? Co? Żałuję młodzieńczych błędów. To mój kochany szwagierek napisał. Czekaj, czekaj, a ten twój szwagier ożenił się z Baśką czy z Haliną? Z Baśką. A no co, z Baśką. Czytałem. Czyta. No i co? Mocne, odważne. Żałuję najlepszych lat? Przecież ja niczego nie żałuję. No dokąd taki... No dokąd taki cymbał będzie wypisywał takie bzdury? On chce zostać redaktorem naczelnym. Rozumiesz teraz? Taki sukinsyn. Jego dusza mnie nie interesuje, tym bardziej, że jestem materialistą, ale... pióro ma ostre. Poza tym ma wyczucie chwili. Wyczucie, kapujesz? Forsę masz? Słuchaj, ja wyjeżdżam na parę dni, nie będzie mnie. Pojechałbyś na jakieś ryby, odpocząłbyś. Jak wrócisz, zgłoś się do wydziału organizacyjnego do towarzysza Karaszkiewicza. Wyślę cię na taki kurs. Teraz tę kawę możecie se sami wypić. Ależ towarzyszu Karolu, naprawdę chciałam. Odwieź się gdzie? Nie śpieszy mi się. Słuchaj, stary, wpadnij do mnie w sobotę, jak wrócę, pogadamy. Dobra.
pan zaczeka. Byłem u ciebie w domu. Po co? Widzisz, chciałbym, żebyś wiedział, że ja byłem wtedy przekonany o twojej winie. A teraz już nie jesteś. To nie o to chodzi. Ty wiesz, że już nie ma tej wsi? Tam, gdzie wtedy byliśmy. Tam teraz będzie zalew i cały ten teren będzie pod wodą. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Zrozum. Ty idziesz teraz na te kursy polityczne, tak? Ja bym chciał bracie od tego odwieźć. Tam potrzeba innych ludzi. Ty ze swoimi metodami to się tam nie nadajesz. Na przykład przyszedłeś do mnie do chuty, to ty się dalej tak zachowujesz, jakbyś nosił pistolet w ręku. A sami będziesz głupoty opowiadał. Ale posłuchaj mnie, Stefan. A co ty masz mi do zaproponowania? Ja ci już raz parę lat życia zmarnowałem. Te parę lat dobrze, przez ale chciałbym cię po prostu ostrzec. Uważasz, że powinienem być taki jak ty? Albo mieć wyczucie. Przecież ty też go nie masz. Ta szatka, proszę pani, ta szatka. Papieroska, zapowiedź. Wiki! Wiki! Iki! Cepoki masz? Cześć! Chodź! Frezi, kochany! Kochany, dzień dobry. Puderka dla nas, co? Chodź, no. Wróciłeś, wypuścicie. Opijemy to, co? Fredziu, dajże tę połóweczkę, kolega mój kochany. No, trać się, opijemy to. Szklaneczki? Strasznie dawno cię nie widziałem. Długo, nie? Co? Ogreska może jakąś zakąskę? Nie, 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 siedź. 10 lat, kawał czasu, bracie. Wiemy. Co u ciebie? Ja co, wiesz, pracuję jakoś, co? Szmalec jakiś, wiesz, załatwiam. Może załatwić coś? Nie, nie, ja tak się sam rozglądam. Szmalec? Nie, zaczekaj, chciałem z tobą pogadać, Miki. No co, gadamy, nie? Ale nie, poważnie, chciałem o tamtych czasach pogadać. Ale zaraz, co, nie możemy gadać. Pięknie jest, bracie, wiesz. Miki. Ujawniłem się przecież, ujawniłem się, pięknie jest, bracie. Wichura w czapę dostał, no. Kiedy się ujawniłeś? Jak to kiedy? Przed moim aresztowaniem czy po? Stefan, przecież... Czytali mi, wiesz? Co ci czytali, gnoju? No, czytali, czytali. Co ci czytali, że... ja się ujawniłem po to, żeby ciebie wypuścili, tak? Że chłopaków zostawiłem, żebyś ty w piachu nie leżał? To ci czytali, tak? Oszukali nas, rozumiesz? Ciebie też oszukali, bo gówniarz jesteś. Wszystkich nas oszukali. Kto kogo oszuka? Nie chcę cię widzieć. Nikogo nie chcę widzieć. Oszukali nas.
Ja nie śpię. Ciociu, trochę się Stefek zabalsamował. Globusa spotkałem. Poszliśmy na małą wódkę. Mało? Mało. Z Karolem Globusem. Ty, dzieciaku, uważaj. On jest bardzo dobry kolega. I niegłupi facet. Szybko cię przekabacił. Nie przekabacił. Zaproponował mi pracę. Rozumie, ciocia? Zaproponował mi. Kto? No Globus. Zastanów się lepiej, Stefan. A ja już się zastanawiałem. Przecież ja wiem, co ciocia o nich myśli. Chodzi o to, że trzeba mieć trochę odwagi. Dużo masz tej odwagi. Mam. Tak, order. A nawet! Za frajer go nie dostałem. Śpij, ciociu. Zresztą nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie chodzi o mnie. O Juszczaka, Globusa, Ikiego. Chodzi o nas wszystkich.